Tak? No to ja. Cześć, Sulu! To znów ty? Tak, baranie, musimy o czymś porozmawiać. O moich wspaniałych występach, tak? Ej, jest chujowo, ale stabilnie. Co masz na myśli? No mam dla ciebie nowego obrońcę, bo to jakiś dramat jest. Mhm. Okej, zaraz sprawdzę, dzięki. Dostałem kolejny prezent od zarządu. Oni wiedzą, że lubię super obrońców. No to mam teraz Florenciego, mam również Ghulama. Jest to jego drugi inform. Kosztował tylko 23 miliony euro, to tam dla moich wyżej postawionych kolegów jest nic, niezłe staty. No co jak co, jednak drużynę buduje się od obrony. No i właśnie napad. Wiem, że Cavani nie ma pełnego zgrania, ale to dlatego, że obecnie zbieram monety na Bena Arfę. Ben Arfa pójdzie na SPO. Fekir wtedy wejdzie na napad, a Cavani hasta la vista. Jednak zanim rozegramy pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku, chciałem otworzyć urodzinową paczkę. Ogółem to trafiłem w jednej Neuera na koncie Back to Glory, czyli takie z pewnością mi się on przyda. Najgorsze jest to, że nawet sprzedać go nie można, a tutaj... Ach, no... Nie jest naj... O, Błaszczykowski, gwiazda ostatniego meczu Polski z Serbią. Mam nadzieję, że dzisiaj również będzie grał dobrze. Dick Meyer, no niestety to nie są dobre karty. Dwóch srebrnych piłkarzy, Wilson oraz Pato. Zanim Enzo gbije, no to nieźle. Ogółem to na tym koncie jestem biedny. Mam 1700 monet. Zaraz będę musiał kupić kondycję dla moich piłkarzy. No i tak to się powoli żyje w tym kraju. Mam nadzieję, że Cavani mnie dzisiaj nie zawiedzie. Ostatnio zdobył łaną główkę. Dzisiaj, no jakby strzelił coś nogą, to byłoby niebywałe. Liczę na niego. Tak jak przypuszczałem, Azpilicueta do Runeya. Ten jest na skrzydle, no ale dla Florenciego to oczywiście bułka z masłem. Prostopadłe podanie do Parolo. Weteran naszej drużyny gra do przodu i Fekir do Cavaniego. Piłka niestety nie przeszła przez obronę. Chris Moeng podaje do Ture. Iworyjczyk. Wow. Tak, tak. Błąd w obronie. Wilson, dobre podanie i Bastian Schweinsteiger umieszcza piłkę obok słupka, to akurat żadna niespodzianka nie jest. Rozmawiamy od bramki, wszystko pod kontrolą. Już Wayne Rooney szykuje się do oddania uderzenia, drybluje, jednak czy strzela? To jest gol! Czemu to jest gol? Nigdy nie widziałem bardziej kuriozalnej bramki. Już pomijmy fakt, że Handanowicz przeszedł przez słupek. Ta piłka na chwilę zawisła w powietrzu. Wydaje mi się, że cisza była najbardziej adekwatnym komentarzem do tej sytuacji. Serio, bardzo dziwne. Jednak trzeba szybko odpowiedzieć. Oj, spróbujmy, gramy do przodu, nie cofamy się. Claudio Marchisio. Wrzutka? Dlaczego nie i Cavani? Dlaczego on nie wystawił nogi? Parolo, no co jest, panowie? Nie poddajemy się. Ja wiem, że dzisiaj Polska gra z Finlandią, ale panowie! Kurde, o, Lacazette. Lecimy do przodu, Gary Cahill cię nie do góry. Dobra, stąd już można strzelać. Poprzeczka, stąd można dobijać. Albo i nie, Radża. Dawaj, przerzuć piłkę, no można i tak. Strzelamy, strzelamy, gola zdobywamy, brawo. 1-1, Nainggolan mnie nie zawodzi. Czekajcie, Florenci? Zdobywcą tej bramki? Florenci! Niczym Robin van Persie dla Dix United w FIFA 13. Plecami, tak teraz. Alessandro Florenci zdobywa bramkę na 1-1, dobra. Dziwny mecz. Serio, bramka znikąd Runeya, teraz Florenci zdobywa plecami, czekam na gola częścią, która jest w nazwie naszej drużyny. To jest wykonalne. Jeśli pamiętam, to Ronaldo tak trafił, Dempsey, to dlaczego niektórych z moich piłkarzy? Florenci już zdobył dzisiaj gola, który może kandydować do bramki roku. Mam nadzieję, że jednak się nie podda i dalej będzie próbował strzelać. Wow, dobra interwencja. Pato do środka. Handanowicz łapie, możemy skontratakować. Dobry wyrzut. To jest Cavani. Lacazette. Czy ponownie Rooney? No cholera, to było ładne. Ojojoj, Wilson wykorzystuje tempo. Nie będę ryzykował. Poważnie? Chiellini się przewrócił? Wow, mamy rzut wolny w bardzo ciekawym miejscu. Nie spodziewałem się, że sędzia to odgwiżdże. No to zobaczmy, czy Florenci skieruje piłkę do siatki. Bramka zmuszony do wyjścia, to mogło się źle skończyć, to musi być Dumbia nietrafiający w piłkę. Och, Iworyjczyk mnie teraz zawiódł, mamy rzut rożny, przeciwnik spanikował. Dobra wrzutka przed pole karne, przeciwnik nie ustawił tam swojego piłkarza, więc można to wykorzystać. Radża Nainggolan, oj, ledwo co przyjął piłkę na klatkę piersiową, no i wszystko na marne. Pięknie Fekir
Dumbia, Fekir! Dumbia na czystej pozycji, Darmian nie ma prawa go dogonić. Dumbia, Seydou! Ładnie Włoch się zachował. Florenzi napędza, prawdopodobnie ostatni atak w tym meczu, chyba przesadził. Choć może ją odbierze, odebrał, ale to będzie wznowienie od bramki. Niepotrzebna porażka, mój przeciwnik nie reprezentował dużego poziomu, ale coś tam z przodu nie grało po prostu. Kurde, jestem na dobrej drodze, ale nie mogę tak tego schrzanić. Dobrze, przeprowadziłem dwie zmiany w drużynie. Pastore oraz Kurzawa wracają do pierwszej drużyny, przez co teraz każdy ma pełne zgranie. Dodałem również kartę kondycji, bo mnie nie stać na rezerwowy zespół, no i co mogę powiedzieć? Lecimy. Uła, jestem gotowy, no co masz dla mnie? Będą główki, Konoplianka, drugi Inform, w dodatku Bailey, Aduris na napadzie. O Boże, jeszcze Godin! Konoplianka wrzuca, tak jak myślałem, pierwsze dośrodkowanie w tym meczu, a dopiero 3 minuty za nami. A czy ja mam Cavaniego, mogę robić dokładnie to samo i będę robił to samo. Modric, Aduris takich okazji nie marnuje. Ale serio, tak prosto, z pierwszej piłki, technicznie w okno? No teraz to ja jestem pod wrażeniem, tylko szkoda, że moja obrona się jakoś rozsypała. To nie była jakaś zaawansowana akcja. Podanie, podanie. Gdzie był ten Chiellini? Skąd on się wracał? Florenzi, uuu, co za piękność! Wyjął z linii bramkowej, to jest nierealne, no takiej interwencji nie można wykonać w rzeczywistości. Znaczy chyba można, w końcu Claudio Bravo, no niezły z niego goalkeeper, tam w jakiejś Barcelonie gra, nie wiem czy o tym klubie słyszeliście, ale serio, co to było? Marchisio! O, niczym Leandro Damiao kilka lat temu. Zobaczmy czy Fekirem uda się... tak. No tak, Chiellini kontra Bale, to jest bardzo... bardzo wyrównane starcie. Aduris, główka, dwa... Nie, Krychowiak! Grzesiu! No nie, no tak to nie można. W dzisiejszym meczu z Finlandią możesz, ale nie ze mną, na miłość boską. Nie ze mną. Jak go kiedyś spotkam, to ja mu to powiem, że przez niego nie awansowałem do Ligi Pierwszej. Tak w ogóle to zerknąłem na wasze komentarze, na składy, które mi proponujecie i tam widzę, no okej, jakaś ciekawa drużyna, piłkarze z Serie A, ale... Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale w składzie z Serie A nie było Florenciego. Człowieku, weź się opanuj. No, oczywiście żartuję, ale proszę państwa, Florenzi to jest mój ulubiony piłkarz w tej grze i ja tego nie ukrywam. Wy nie możecie wstawiać jakiegoś Lichtsteinera za niego, no szanujmy się. Marchisio, może strzał? No wreszcie strzelił. Jest to tylko rzut rożny, ale może aż. Zobaczmy, czy się uda to wykorzystać. Zagranie przed pole karne nadchodzi. Tutaj Javier Pastore się czai, przyjął i trafia do siatki. Bardzo ładne uderzenie z 16 metra. Jest nadzieja na remis. Może nawet uda się to zrobić w pierwszej połowie. Nie byłbym smutny. Dobre uderzenie. No co jak co, ale ta taktyka rzutów rożnych jest zawsze skuteczna. Znaczy nie zawsze, ale prawie zawsze. Fekir! Już powinno być 3-2, gdybym wykorzystał te wszystkie rzuty wolne. To, co wyczynia Claudio Bravo na linii bramkowej. Nie, to jest po prostu nierealne. Tylko tyle mogę powiedzieć. Wiem, że się powtarzam, ale dwa gole mi zabrał. I doskonale Cavani znajduje Fekira. Może uda się to wykorzystać. Nabil Fekir. Nie, dośrodkowanie Pastore. Główka 2-2. No i co? Mogę odpowiedzieć w stylu przeciwnika, bo dlaczego nie? Javier. Naprawdę ładnie gra. No, posadziłem go na ławce. Wraca do pierwszej drużyny i od razu. Chłopak nie do poznania, może nawet hat-tricka zdobędzie, no ja nie mam nic przeciwko, ludzie. Tak długo jak wyjdę z 3 punktami, to kurde, każdemu flachę postawię. Cavani! Och, nie, niestety muszę zrobić zmianę, nie podoba mi się Cavani kompletnie. Ni to jakiegoś szybkiego obrotu, ni to też biegu w stronę bramki. Na napad wchodzi Florenzi, a na prawą obronę... Gulam. Parolo w polu karnym. To było zagranie ręką, panie sędzio, ale na miłość boską, dlaczego Lacazette nie może dobiec do takiej piłki? Florenzi, pole karne, 3-2. No i to jest kolejny raz, kiedy on zdobywa bramkę z pozycji napastnika. Ten chłopak jest niemożliwy. Serio, przyszłość reprezentacji Włoch. Prawdziwy talent. I sami zobaczcie na ten strzał. To nie jest prawy obrońca. Zresztą ja wiem, że w przeszłości on występował na pozycji środkowego pomocnika. No to niech on dostanie informa na tej pozycji. Wtedy to ja przesuwam go na napad w grze. Rzut rożny 2 minuty przed końcem meczu.
No spróbujmy ponownie zagrać przed pole karne. Javier Pastore, powtórka z rozrywki. No to może jakiś wolej! Brawo! Dlaczego mi to robisz? Tyle mi łanek bramek już dzisiaj zabrał, że to jest po prostu okropne. Marquisio jeszcze raz, Pastore, powtórka z rozrywki. Javier! Poprzeczka, no lepiej być nie mogło. Chiellini w ogóle nie trafia w piłkę. Musiałem, to było dobre dla naszej drużyny. Żółta kartka dla Kurzawy. Ojemy no, no Bale to dobry grajek. Nie no, Bale jest nawet dobrym piłkarzem. Czasami tam z rzutów wolnych trafiał do siatki, ale on postanowił podać. I co, że... Ja się już oduczyłem atakowania przeciwnika w polu karnym, bo ja jestem takim miłym człowiekiem. Nie chcę nikogo faulować, no i straciłem zwycięstwo przez to. No tutaj akurat się z tym zgadzam. Man of the match. Tyle powiem. 9 punktów. 3 kolejne spotkania. Nie no, teraz to ja walczę tylko o utrzymanie. Ostatni mecz na dzisiaj. Lacazette z atrybutami. No być może mój rywal walczył o awans do Ligi Pierwszej. Muszę zrobić wszystko, by do tej Ligi Pierwszej nie awansował. Z przykrością. Nie no nie, z przyjemnością. Bonucci nie zdążył ze wślizgiem i Pereira. O. Już się bałem, że to zaliczone zostanie, że w ogóle ta piłka wpadnie. No zaraz może wpaść, bo przecież tak pięknie gram ze swoim przeciwnikiem, że aż... Haha, no fajnie. Quadrado! No to chyba mamy drugiego gola. Będzie czy nie będzie? Nie ma, choć celna dobitka? Nie celna. Zmiana na boisku. Schodzi Cavani, wchodzi Pereira, który zostaje umieszczony na pozycji prawego obrońcy, no bo dlaczego nie? Florenzi, przejście, strzał, obrona! Florenzi, przyjęcie, strzał, gol! 1-1! Bardzo szybki cios! No serio! Cyk, strata przeciwnika, podanie, podanie, strzał, gol! Z pierwszej piłki, technicznie, obok słupka. To mi się podoba. No, ta powtórka to wszystko przedstawia. Ale on się wystawił. Znaczy powiem wam szczerze, gdyby był na pozycji napastnika, to ja bym powiedział jednym słowem Nikoli. Nikoli. Zaraz się wzruszę. Za łatwo, Lacazette, 2-1. Super gram, super. A Fekir postanowił zrobić to sami, to była dobra decyzja. Mamy remis. I do końca meczu jeszcze 30 minut. Fajnie byłoby zdobyć 3 punkty, ponieważ wtedy już nie miałbym się o co martwić. Rozpoczynamy ligę od nowa i ponownie dążymy do jej wygrania. Zobaczmy. Tam Florenzi miał piłkę, jednak zostawił ją Fekirowi. Już mam haka na Buffon. On ma haka na Handanowicza, zajebiście. No dzięki. Dzięki. Ja sobie zanotuję to wszystko. To był Bonucci, ale odebrał. Rzut wolny. Ostatnia szansa na zdobycie remisu. Mam jeszcze 9 minut, wiele się może wydarzyć. Sędzia pokazuje tylko żółtą kartkę. Dobra, to trzeba błyskawicznie rozwiązać. Florenzi podchodzi, uderza i... To jest nierealne. Serio, lepiej mi wychodzą strzały z 30 metrów. No zawsze tak się gałkę wychyla przy tych stałych fragmentach. Mało siły i co, i nagle nie wychodzi. Lacazette, tak! 3-3, minutę przed końcem jest remis, który, no, właściwie coś mi daje. Daje mi w przypadku, gdybym zremisował kolejne dwa spotkania. Trochę żal mi przeciwnika, bo on bronił tego rezultatu, zaparkował autobus. Co mogę powiedzieć? Okazałem się tak samo dobry jak on. Przyjęcie strzału, Francuz nie zawodzi. Ponownie mocny strzał i Buffon bez szans. Ech, mecz kończy się remisem, jednak najbardziej liczy się dla mnie to, że nie dałem przeciwnikowi wygrać. Ale serio, ja widziałem, jak bardzo on chce zdobyć te 3 punkty. No ale nie, nie tym razem. O, niespodzianka, Florenzi zawodnikiem meczu, gol i asysta, ale dlaczego te rzuty wolne nie mogły wchodzić? Ach, nie wybaczę sobie tego. Ale to wszystko wina gry, no bo czasami te interwencje są No, kolejny odcinek będzie ciekawy. Dobrze, na dzisiaj jest to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Co mogę powiedzieć? Florenzi równa się Mikuli. W ostatnich 3 meczach, gdy grał z przodu, zdobył 3 gole, 1 asystę. Statystyki mówią same za siebie. No mógłbym nim grać od pierwszej minuty na napadzie, nie? Jednak no ja po prostu nie lubię grać bez zgrania i naprawdę nie wiem, jakby on grał, gdyby tego zgrania miał jeden. Chłopie, dostań informa na środkowej pomocy. Proszę, dostań.
Ty jesteś zawodnikiem wszechstronnym, jego statystyki mówią same za siebie, więc proszę, zrób to dla mnie. On mnie ogląda, prawda? W głowę się puknijcie, jak myślicie, że nie. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie, do usłyszenia jutro, pozdrawiam, cześć!